Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Poznań czyta, do którego zapraszam poznaniaków i poznanianki, co by opowiedzieli o swoich ulubionych książkach. Dzisiaj sytuacja trochę nietypowa, bo właściwie wychodzi na to, że zaprosiłem do rozmowy gospodynię miejsca, w którym rozmawiamy, więc już nie wiem, kto kogo zaprosił. W każdym razie Katarzyna Kamińska, dyrektorka Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, jest moją gościnią. Cześć, Dzień Kasiu. Dzień dobry, cześć, witam. No właśnie, kto kogo zaprosił? To jest pytanie teraz. Słuchaj. No zdecydowanie ty mnie zaprosiłeś, bo na te kilka magicznych chwil, czy kilka magicznych godzin, ty stajesz się gospodarzem tej przestrzeni. Tego także, zakątka naszego tak jest, tutaj. Także jak najbardziej ja się czuję zaproszona i bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, bo i tematów mamy kilka. Właściwie taką inspiracją do tej naszej rozmowy właśnie teraz jest wspaniały jubileusz i pomyślałem sobie, że szkoda, żeby tego nie wykorzystać, bo niewiele instytucji, już na pewno w Polsce takie jubileusze, myślę, może obchodzić, a to jest jubileusz 195-lecia Biblioteki Raczyńskich, tak założonej w roku 1800, jak błyskotliwie policzyłem w tej chwili, w 1829 roku. Wow! Tak. Tak, rzeczywiście, to jest takie dziedzictwo, z którego jesteśmy bardzo dumni. Ta tegoroczna rocznica zostanie wyakcentowana w przestrzeni miasta, natomiast przyznam, że obchody nie będą miały jakiegoś wyjątkowo spektakularnego charakteru, no dlatego, że my tak naprawdę szykujemy się do naszego 200-lecia. I to rzeczywiście będzie petarda. Chcielibyśmy nadać tym obchodom nawet ogólnopolski charakter, bo jest faktem, że jesteśmy najdłużej działającą biblioteką publiczną w Polsce. Oczywiście są starsze biblioteki, to są biblioteki uczelniane, to są biblioteki umiejscowione przy różnego typu kościelnych instytucjach, wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o biblioteki publiczne, to jesteśmy numerem jeden, jeśli chodzi o leciwość. Mam nadzieję, że nie tylko. No cóż, będzie trochę wydarzeń, na pewno będziemy starali się, żeby nasi poznaniacy zobaczyli to, jaką mają wspaniałą bibliotekę, żeby byli z tego dumni, bo uważam, że to jest wielki powód do dumy. I cóż, zapraszamy na wszystkie wydarzenia, które temu jubileuszowi będą towarzyszyły. Zapraszamy bardzo, ale właśnie ja też nie jestem bardzo jubileuszowy, ale jestem w tej w Bibliotece Raczyńskich naprawdę bardzo, bardzo często. Nie tylko z powodu tego, że my sobie nagrywamy naturalnie te rozmowy, no ale ja wypożyczam bardzo intensywnie książki. Dużo godzin spędzam w czytelni zbiorów specjalnych. Znów zresztą powróciłem do niej po długiej przerwie, w związku z tym, że pracuję nad książką o Teatrze Polskim. Bo jubileusz się zbliża. Tak jest. Więc to jest bardzo bliskie. Właściwie jedna z. Nie wiem, czy jest jakaś instytucja, szczerze ci powiem, w której jestem częściej w Poznaniu właściwie niż Biblioteka Raczyńskich. Bardzo miło mi to słyszeć, zwłaszcza, że wiem, że twoje serce zawsze dużo żywiej bije dla teatrów. Oczywiście. Także jest mi miło, że pobiliśmy frekwencyjnie te teatry. To oczywiście mówię pół żartem, pół serio. Ja uważam, no ale o to chodzi, ja nie? Uważam, że my jesteśmy bardzo blisko ludzi. Mamy 35 filii w różnych miejscach Poznania. Uważam nawet, że tych filii powinno być nieco więcej, bo przecież bardzo rozbudowują się osiedla peryferyjne, do których wprowadzają się ludzie. Nie tylko rozbudowuje się przemysł, nie tylko rozbudowuje się powierzchnie pod wynajem, ale no, mieszkańcy Poznania z rodzinami, dzieci i tak dalej, i tak dalej. To jest taki miasta potencjał. Miasta się rozlewają. Oczywiście, miasta się rozlewają, a zatem byłoby fajnie, gdyby tych naszych filii było więcej. Na razie mamy 11 książkomatów, które są umiejscowione właśnie tam, gdzie nie da się od ręki utworzyć filii. I one się przyjęły, pomimo takiego początkowego sceptycyzmu, że jak to biblioteka w postaci paczkomatu, o co chodzi, jednak zawsze jest miło wejść. Że chcemy wejść półki, do... że chcemy osobę przede wszystkim oczywiście, żywą. Bo to jest też magia, tak? Te spacery pomiędzy regałami, fakt, że każdy może wziąć książkę w rękę, zobaczyć, o czym jest ta książka, przerzucić te kartki. No to jest pewien rytuał, który wiele osób ceni, ale z drugiej strony okazuje się, że no jesteśmy wszyscy coraz bardziej zabiegani i taki, że tak powiem, skrót tej całej procedury wypożyczenia książek jest dla wielu osób atrakcyjny.
A z drugiej strony myślę, że tutaj na naszą korzyść też zadziałało no w sumie słabe doświadczenie, które wspominamy z niechęcią, ale pandemia, prawda? Bo No wiele tak, osób, no tak. które z dystansem podchodziły do paczkomatów, przekonało się do nich, nauczyło się ich obsługiwać, okazało się, że to jest bardzo proste. Pewne osoby, które żywiły jakąś obawę, że może to nie jest nie do końca uczciwe i tak dalej, i tak dalej, bardzo się przekonały, bo w pandemii nie było innego wyjścia. Wiele rzeczy trzeba było właśnie w ten sposób załatwić. No i myśmy z tymi książkomatami wbili się właśnie w taki moment, kiedy to ludzie oswoili te urządzenia. Także cieszymy się i pomimo tego, że sami się zastanawialiśmy, jak to wszystko zagra, widzimy, że to ma sens. Oczywiście niezależnie od filii, tak? Bo bibliotekarze we współczesnym świecie pełnią całą masę innych funkcji. No jak wiadomo, niestety społeczeństwa krajów wysoko rozwiniętych, a przecież do takich aspirujemy niewątpliwie, no borykają się z takim zjawiskiem rosnącej samotności, brakiem kontaktu z drugim człowiekiem i czasami dla wielu Jasne, osób samo ten kontakt, przyjście. tak jest, ten kontakt z Oczywiście, rozmowa. bibliotekarzem jest takim antidotum na samotność, tak. A powiedz, bo gospodarzysz w tym pięknym gmachu, właśnie kompleksie i historycznym, i nowym, no od niedawna, prawda? Od Tak. zeszłego roku wygrałaś konkurs, a wcześniej kierowałaś przez dekadę Miejskim Wydawnictwem Poznania. Tak. To ta decyzja o związaniu swojego życia zawodowego z książką jest premedytowana? Tak, myślałaś, że tak się potoczą w ogóle twoje zawodowe losy? Czy jest jakiś przypadek w tej historii, w twojej pracy zawodowej? Znaczy myślę, że bardzo pięknie ułożyło się to moje życie. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Natomiast no, nie ukrywam, że pierwotne moje myśli o karierze zawodowej szły w nieco innym kierunku. Ja skończyłam politologię i dziennikarstwo na naszym Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. No i jak studiowałam, to różne myśli chodziły mi po głowie. Jednym z możliwych kierunków była dyplomacja. Ja studiowałam międzynarodowe stosunki polityczne, więc gdzieś tam wydawało mi się, że to jest może dobry kierunek. Był nawet taki krótki moment, że myślałam o polityce, dlatego że zawsze miałam takie zacięcie społecznikowskie, zawsze w czymś gdzieś działałam, zawsze pełniłam jakieś funkcje. Nawiasem mówiąc, pierwsza taka moja funkcja, nazwijmy to quasi społeczna, to była czwarta klasa szkoły podstawowej, to była funkcja łącznika z biblioteką. Coś Czyli takiego było. masz w karcie bycie Tak łączniczką. jest, mam w swoim kurikulum vitae doświadczenia biblioteczne. No i potem narodziła się taka myśl, czy by nie zostać na uczelni, czy by nie rozwinąć kariery naukowej. Ale mówiąc uczciwie, nie dostałam się po prostu na studia doktoranckie, nie udało mi się uzyskać stypendium. Próbowałam jeszcze potem zrobić doktorat w trybie takiego zaocznego studiowania, no ale urodziłam dziecko i musiałam się zająć po prostu innymi sprawami i nie ukrywam, że ten mój doktorat właściwie już niemal w 90% napisany wylądował w kartonie i nie udało mi się tego zrobić. Kto wie, może jeszcze do tego wrócę. Uważam, że na takie rzeczy nigdy nie jest Nigdy. za późno. To prawda. Natomiast, no cóż, no, ta książka gdzieś w moim życiu była cały czas obecna. Pochodzę z rodziny, w której książki się czytało. Rodzice zaszczepili mi miłość do książek. Były rodzinne księgozbiory. Moi rodzice mieli taki księgozbiór, moi dziadkowie, a nawet pradziadkowie, bo jeszcze pamiętam bardzo dobrze moich pradziadków. No i te książki gdzieś tam były mi podsuwane, jak byłem dzieckiem, to oczywiście rodzice mi czytali. No ale tak naprawdę taki decydujący czynnik, chociaż może brzmi to, może to zabrzmi nieco kontrowersyjnie, ale ja również byłam dzieckiem chorowitym. Często chorowałam. I w chorobie najważniejszą moją rozrywką była oczywiście książka. Czy tak by się stało dzisiaj, kiedy tych alternatyw dla książki jest cała masa, prawda? Tego nie wiem. Z drugiej jednak strony wydaje mi się, że tak, że jednak jak sobie myślę, jak najbardziej lubię spędzać mój wolny czas, to jednak tak, czytanie książek to jest chyba ciągle numer jeden. Także myślę, że chyba w każdym układzie bym czytała. A zajmowanie się zawodowo książką, tak to nazwijmy, książkami, wydawaniem książek, tworzeniem dzisiaj
tutaj w bibliotece coś zmieniło w Twoich zainteresowaniach książkowych? Chyba nie. Czy przesyt nie nastąpił? Nie, że nie, nie mogę. Zdecydowanie nie. Zwłaszcza, że no, w wydawnictwie wydawaliśmy głównie książki tematycznie związane z Poznaniem i z Wielkopolską, a więc regionalia. Mhm. I to był bardzo specyficzny rodzaj literatury. Beletrystyka była w zdecydowanej mniejszości, to głównie książki popularno-naukowe i różnego typu opracowania, wydawnictwa albumowe. Także nie, nie, wręcz przeciwnie, uważam, że to doświadczenie bardzo dużo wniosło do mojego życia w tym sensie, że ja coraz więcej dowiadywałam się o miejscu, w którym mieszkam, o miejscu, z którego pochodzi moja rodzina w znacznej części, bo ja jestem taką mieszanką wielkopolsko-pomorską. I nie, 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 zdecydowanie nie. Natomiast biblioteka o tyle zmieniła pewien rodzaj moich doświadczeń czytelniczych, bo kupuję dużo mniej książek. Kupuję nadal, rzecz jasna, bo po prostu uwielbiam i cieszy mnie to, że w domu też mam dosyć duży księgozbiór. Natomiast no, zdecydowanie więcej wypożyczam w tej chwili. Mam po prostu księgozbiór biblioteczny pod ręką. No tak, ale wiesz, powiem ci, że ja, ta moja częstotliwość związana jest też z tym, że ja z kolei swoją całą bardzo dużą domową bibliotekę w końcu jakby wywiozłem do domu na wieś, którym generalnie jestem w sezonie wiosenno-letnim i który jest zamknięty na jesień, zimę, właśnie zbieram się powoli. I w związku z tym, że te książki zostały wywiezione do domu na wsi, ja w mieszkaniu moim mam właśnie jest to teraz stosunkowo niewiele książek, bo też wszystko, co uzbieram, a znowu się zbiera zawsze w ciągu roku dużo, wsadzam właśnie do bagażnika wraz z wiosną i znowu wywożę. Czyli sukcesywnie to, co uzbieram w ciągu roku, wywożę. I teraz mam bardzo często tak, że ja bardzo wiele tych książek, które potrzebuję na przykład do pracy z jakiegoś powodu, czy do tekstu, ja je mam w domu. Ale na wsi, 500 kilometrów od Poznania, więc to powoduje, że ja wędruję jeszcze częściej tutaj do Biblioteki Raczyńskich, bo po prostu wypożyczam, mimo że je mam, ale mam je daleko, więc to powoduje właśnie, wiesz, że tak nieustająco krążę i pukam tutaj, po kolejne rzeczy. Jesteś zawsze najmilej widzianym gościem, to jest jasne, natomiast ja muszę powiedzieć też tobie, bo bardzo często tutaj przechadzam się między tymi regałami, bo lubię książki i pewnie również to doświadczenie jako wydawcy gdzieś tam spowodowało, że ja lubię również oglądać książki, analizować je również pod względem takiej edycji. Rzeczy jako tak, rzecz, oczywiście, książka jako rzecz, przedmiot. Oczywiście, pewnie. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo często te wyprawy kończą się taką ostrą frustracją, bo no wiem, mam pełną świadomość, że nie zdołam przeczytać wszystkich zgromadzonych tu książek. I jest to nieco frustrujące, ale no potem do chodzę do równowagi, wypożyczam kolejne rzeczy i sukcesywnie je czytam. Dzisiaj ja powtarzam to cały czas, naprawdę wielką sztuką jest umiejętność wyboru. Oj, tak. Bo jesteśmy z każdej strony, w każdej dziedzinie właściwie dzisiaj przytłoczeni, mamy dostęp, też znamy języki, możemy sobie na Kindle jednym kliknięciem kupić bestseller, prawda, New York Timesa, który wyszedł wczoraj. Oczywiście. I sam się na to, wiesz, złapałem, że oczywiście tylko te kubki, te stosiki, co to czytelnicy zawsze je mają, bibliofile, przy łóżku, które tak rosną, rosną, są już, spadają, grożą śmiercią, więc musiałem się nauczyć, to było bardzo bolesne, wiesz, musiałem się nauczyć selekcjonować, takiej ostrej selekcji. Mimo tego, że i tak to jest mnóstwo książek, które ja czytam w ciągu roku, ale musi być selekcja, bo bym po prostu zwariował już. Nie? Zdecydowanie. Więc... No, żyjemy w świecie pewnej obfitości, nie da się ukryć. No, sprzyja temu na pewno pewien też dobrobyt, fakt, że żyjemy w czasie pokoju relatywnego, bo to się niestety trochę zmienia. Jakbyśmy żyli dalej. Tak. Natomiast ja ostatnio właśnie doświadczyłam bólu związanego z taką selekcją. Po prostu musieliśmy odchudzić nasz domowy księgozbiór. Potrzebowaliśmy przestrzeni. I zrobiliśmy razem z mężem taką dosyć ostrą selekcję. To jest jak oddanie dziecka. To jest bardzo trudne. I wydzieliliśmy sobie trzy takie grupy książek, których chcieliśmy się pozbyć. I niektóre to były w bardzo dobrym stanie, dosyć atrakcyjne tytuły. W znacznej części już przeczytane przez nas. I te oddałam do biblioteki, licząc, że zostaną dobrze zagospodarowane.
Potem część rzeczy w takim niezłym stanie, ale takich, które już w bibliotece są albo niekoniecznie leżą w spektrum zainteresowania naszej biblioteki, trafiły na Book Crossing. Ale niestety przyznam, że też po prostu część oddaliśmy na makulaturę, zwłaszcza, że w naszym domu znaczną część księgozbioru stanowiły książki przywiezione jeszcze z naszych domów rodzinnych, w których były książki naszych rodziców, a nawet jeszcze naszych dziadków. I powiem szczerze, że część tych rzeczy wydana no, gdzieś tam w latach 40., 50., no, już po prostu była w tak nieciekawym stanie i nie były to rzeczy jakby super wartościowe również, czy super unikatowe. Jasne. Więc niestety z bólem serca, ale musiały trafić do worka z makulaturą. A mówię o tym dlatego, że wiem, że dla wielu osób to jest najgorsze rozwiązanie, to jest jak odciąć sobie rękę, oczywiście. Ale nie. Są takie momenty, że trzeba to zrobić. Ja w bibliotece często doświadczam kontaktu z osobami, którym na przykład zmarła bliska osoba, starsza osoba i zostawiła po sobie księgozbiór. I widzę to rozczarowanie, kiedy takiej osobie komunikuję, że niestety my nie przyjmiemy takiego księgozbioru, możemy przyjąć tylko rzeczy, których nie mamy. I które są w bardzo dobrym stanie, a pozostałych rzeczy nie możemy przyjąć, bo to nie jest nasze zadanie. Magazynowanie książek też kosztuje. No tak, oczywiście. I nie możemy tego zrobić, więc tak na pocieszenie, że to po prostu czasem trzeba zrobić. Może trzeba jakiś stworzyć taki punkt właściwie w mieście rzeczywiście. Centrum którego... niechcianych książek. Tak, tak. I myślę, że ja intuicyjnie by wydaje niezłe. Mi się, że to by mogło się cieszyć się bardzo dużą popularnością. Te wszystkie takie te punkty, te różne regały, które powstają też w Poznaniu. Przecież też chyba to na Placu Wolności był taki i on dalej jest. On w tej chwili jest wewnątrz w bibliotece, w tej aha, części jest w środku. Historycznej aha, na parterze. Jest w środku, właśnie, tak, bo tak właśnie tak. Wydawało mi się, że zniknął. Ale myślę, że takie rzeczywiście miejsce osieroconych książek, do którego można przywieźć takie książki i myślę, że znalazłyby bardzo dużo chętnych, tak, adopcyjnych by to rodziców. Zrobić. Można by to trzeba zrobić. By pomyśleć. A powiedz mi jeszcze, proszę cię, zanim przejdziemy już do oczywiście wybranej przez ciebie książki, to chciałem cię jeszcze zapytać, bo rozmawiamy właściwie tuż po opublikowaniu dorocznych, prawda, badań o stanie czytelnictwa w Polsce. Biblioteka Narodowa to robi. I ja, wiesz, jako dziennikarz kulturalny już przestałem się tym, naprawdę pamiętam, już jakiś czas temu zajmować, ponieważ to za każdym razem było to samo przez ostatnie lata. No prawda. Że bardzo niskie czytelnictwo, że nie czytamy. Że, pamiętam, robiłem też rozmowę z Tomaszem Makowskim, dyrektorem Biblioteki Narodowej na ten temat. Jakby ten temat jest, mam takie poczucie, wałkowany, trochę tak odhaczony w kalendarzu. Te badania zawsze są omawiane i zwykle w takim kontekście lamentacji. Tak. I wydaje się, że te badania, które teraz mamy, jakimś promyczkiem nadziei, słonecznym promyczkiem nadziei się okazały. Zdecydowanie. To znaczy myślę, że jest może jeszcze za wcześnie, żeby odtrąbić wielkie zwycięstwo, ale... Ja tak mówię o promyczku. Cytując klasyka, coś drgnęło, tak? Oczywiście no jest wzrost czytelnictwa w tej takiej bazowej grupie o 9 punktów procentowych. 43% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę w roku. Ten wynik jest porównywalny, przypomnę, do wyniku z roku 2020, czyli pierwszego roku pandemii, bo wtedy też było 42% i to było jednoznacznie kojarzone z pandemią, czyli że zamknięci czytają. Ludzie w na domach uwięzi, ludzie czytają, uwięzieni zaczęli czytać tak. Książki. A teraz jednak no, chyba mamy do czynienia z innym powodem wzrostu. Natomiast mówię tutaj o takim ostrożnym optymizmie. Zalecam taki ostrożny optymizm, bo z jednej strony oczywiście bardzo się cieszymy. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że już w tej grupie czytelników, dla których czytanie jest nawykiem, którzy robią to częściej, czyli tam jest bodaj mowa o co najmniej siedmiu książkach w trakcie roku, tak mi się wydaje, tak, że takie jest kryterium, tak. No już jest tylko 8%. Więc przed nami jeszcze jednak jest długa droga i to przed całym środowiskiem książki, bo to są i biblioteki, i wydawcy, i nauczyciele, i popularyzatorzy, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, faktycznie jest powód do zadowolenia. Biblioteka Narodowa jeszcze zwraca uwagę na wzrost takiego wskaźnika wśród mężczyzn, który dotyczy mężczyzn, że też w grupie
w grupie mężczyzn, zarówno w wieku bardzo młodych mężczyzn, właściwie chłopaków do 19 lat, jak i potem od 19 do 59 roku życia, też jest znaczny wzrost i tłumaczy się to i być może w sposób uzasadniony, myślę, że tak, że po prostu otwarcie bibliotek w sobotę spowodowało, że aktywni zawodowo ludzie, mężczyźni w szczególności po te książki sięgają. Myślę, że tak może być. Co mnie cieszy? Ja jestem od lat osadzona w środowisku książki szeroko pojętym i takich spotkań, których przedmiotem były właśnie wspomniane lamentacje, zastanawianie się nad tym, co zrobić, żeby ludzie czytali więcej, było bardzo, bardzo dużo. I muszę powiedzieć, że z taką grupką osób, które nawykły do wyrażenia swoich myśli wprost, postulowaliśmy, żeby zrobić coś, żeby ludzie zaczęli myśleć, że czytanie jest sexy. Mhm. Czyli, że czytanie jest czymś atrakcyjnym, mówiąc krótko, tak, że daje człowiekowi wiele, wiele korzyści, że jest też wizytówką, tak, że jest też pewną wizytówką, bo nie chcę tutaj takimi kliszami, takimi stereotypami operować, ale jak ktoś czyta, to znaczy, że jest osobą rozumną, przynajmniej potencjalnie, tak? Tak to się kojarzy. No tak. Więc cieszę się, że coś w rodzaju takiej mody na czytanie powstało, bo po pierwsze, bardzo dobry jest wskaźnik czytelnictwa wśród ludzi młodych, tak zwanych young adults, młodzież, 53%. To bardzo, bardzo cieszy. Wszyscy znamy te kolejki do autorów literatury young adults, tak. I to jest ciekawe zjawisko. Tak, no i to jest związane oczywiście z tym, jakimś rzeczywiście ogromnym segmentem tych młodych osób, tak. Też, które działają w mediach społecznościowych, prawda? Ten Bookstagram i tak TikTok jest. I tak dalej, tych kanałów, w których te książki są rekomendowane, tak. Gdzie się o nich opowiada, dyskutuje, rzeczywiście jest bardzo dużo i niektóre mają ogromną ilość obserwujących. Zgadza się i Biblioteka Narodowa to też zbadała w tym roku i 7% czytelników podaje tego typu źródła informacji jako główne źródła wiedzy o książkach. Także to jest jedno zjawisko. Z drugiej strony wielu moich znajomych uczestniczy w czymś w rodzaju takich rywalizacji. Kto przeczyta więcej książek w trakcie roku? No słuchaj, wejdę ci w słowo, ale to jest, dokładnie mówiliśmy o tym, kiedy moim gościem tutaj był prezydent Jędrzej Solarski, który ja już o tym słyszałem, który mówił tutaj w naszej rozmowie o tym, że z Justyną Makowską, dyrektorką Wydziału Kultury, właśnie mają taki konkurs swój doroczny. Prowadzą listę. No i kto przeczyta więcej książek. Ja uważam, że to jest świetne. Ja też uważam, że to jest świetne i myślę, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju takiej mody. Tylko teraz cała sztuka polega na tym, żeby to utrzymać, żeby to po prostu nie zginęło. No i też, żeby ludzie, którzy powiedzmy ci young adulci, żeby oni nie skończyli czytać w momencie, kiedy kończą naukę, bo do tej pory to było standardem, że osoby, które kończyły licea albo kończyły studia, brały rozbrat z książką. A ponadto marzeniem byłoby, żeby jednak od tej literatury young adult zrobić pewien krok naprzód, jeśli chodzi o chęć sięgania po rzeczy bardziej wyrafinowane, prawda? Już po literaturę piękną, literaturę powszechnie uznawaną za klasykę. No jest to jakiś rodzaj zadania, ale myślę, że początek jest bardzo dobry. To a propos sięgania po coraz bardziej ambitne tytuły, to ja sobie myślę, że twój wybór jest w tym wybór książki, o której będziemy teraz rozmawiać, jest bardzo ciekawym przykładem na to, jak coś, co gdzieś jednak na tej niższej półce, powiedziałbym w takich klasyfikacjach od klasyki do jakiejś wagonowej literatury, się mieściło, może powędrować wyżej. Bo ja teraz biorę, ty masz swoje wydanie, mamy inne wydania, biorę książkę, którą ty wybrałaś. Bardzo się cieszę z tego wyboru, ci powiem dlaczego i też zaskoczył mnie ten wybór, bo nie spodziewałem się, wzięłaś mnie absolutnie z zaskoczenia, nie spodziewałem się, że wybierzesz po prostu właściwie klasykę szpiegowskiej, sensacyjnej literatury, a wybrałaś naprawdę, już nie wiem, czy jest jakiś tytuł bardziej klasyczny w ogóle w tym gatunku niż to, co mam tutaj w ręku, czyli Z przejmującego zimna, John le Carré.
o którym zaraz też powiemy, ale to jest właśnie przykład na to, że no właśnie taka literatura sensacyjna, jakiś thriller, jakiś szpiegowski, jakiś kryminał, prawda? Tak. Które w ogóle kryminał niesamowicie wędruje, mam takie poczucie, coraz wyżej. Może przewędrować na najwyższą półkę, ale zanim o tej półce i zanim o tej wędrówce, to fundamentalne i ważniejsze pytanie, które zadaję każdej osobie, którą zapraszam do rozmowy, dlaczego zdecydowałaś się wybrać właśnie tę książkę? Tak naprawdę są trzy powody. Pierwszy to jest taki, że ja czytam dużo i czytam bardzo różne, zróżnicowane gatunki, ale nie ukrywam, że kiedy czytam w domu, najczęstszym moim wyborem jest literatura, która daje mi wytchnienie, pozwala mi się przenieść w nieco inny świat w porównaniu do tego, w którym funkcjonuję na co dzień, przy której się odprężam, relaksuję i daje mi zabawę. I nie ukrywam, że literatura sensacyjna, literatura kryminalna, to jest chyba najczęstszy mój wybór i to jest pierwsza sprawa, a ta książka jest niewątpliwie no, w ścisłym topie. Tak jak powiedziałeś, no, trudno chyba znaleźć no, może nie lepszą książkę, ale taką modelową, idealnie napisaną książkę tego gatunku. Ale może wprost, igła Kena Folletta. No może, ale wiesz, ale to jest wprost, no wiesz, wielokrotnie było to powiedziane w rozmaitych mediach, że naprawdę. To klasyk. Że to jest właśnie nie tyle nawet klasyk, to jest jedna rzecz, ale że to jest najlepsza w swoim gatunku książka. Może i tak, chociaż znam ludzi, którzy by się pewnie z tym nie zgodzili. No, jeszcze są inne powody. Drugi powód jest taki, że i tu pozwolę sobie zacytować raport Biblioteki Narodowej. Literatura kryminalno-sensacyjna to najczęstszy wybór czytelniczy Polaków, a więc okazuje się, że nie jestem sama w tym gronie. Co więcej, ten rodzaj literatury czytają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. O ile w literaturze obyczajowej dominują, jak nie trudno zgadnąć, panie, to tutaj obie płcie wybierają książki tego gatunku. No i trzeci powód, no cóż, część akcji dzieje się w bibliotece. Skromniejszej znacznie to niż prawda, Biblioteka Raczyńskiej. Ale to prawda, ale to prawda. No powiedzmy słów kilka o autorze, bo to jest bardzo ciekawa jednak rzecz. Nie? To jest oczywiście pseudonim literacki Davida Cornwella, który był, niedawno zmarł, 2020 rok, więc właściwie niedawno, kilka lat temu. I zresztą jeszcze pośmiertnie wyszła, zdaje się, ostatnia w ogóle jego powieść, ukazała się pośmiertnie. I pisał przez całe swoje życie, naprawdę do końca, a nawet po śmierci wyszła jeszcze jego ostatnia powieść. I to jest informacja dla osób, które z jakiegoś powodu niewiadomego, oczywiście wiernej fance kryminału powieści sensacyjnej jest nieznana. To jest człowiek, który pracował rzeczywiście w wywiadzie, w brytyjskim wywiadzie po wojnie w latach 50., 60. Był zatrudniony w czas zimnej wojny, ląduje, zna język niemiecki, więc ląduje w RFN, w Republice Federalnej Niemiec, która naturalnie jest po drugiej stronie barykady już. NRD, Niemiecka Republika Demokratyczna. Ja się z tego śmieję, że to wszystko mówię, ale naprawdę co rusz jestem uświadamiany, że jest już pokolenie osób, na przykład dorosłych, których NRD ani RFN oczywiście nic nie mówi, zupełnie nic, więc to jest jakaś prehistoria, więc dlatego o tym tak mówię, bo tak robię ten przypis, bo tak patrzysz. Nie, słucham z ogromnym zainteresowaniem. No więc posłuchaj, było RFN i NRD. I on tam pracuje, rzeczywiście zajmuje się taką działalnością wywiadowczą, przesłuchuje, jest tłumaczem w przesłuchaniach, tam szpiegów i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna pisać, to jest jego trzecia powieść, ona wychodzi w 1963 roku. W ogóle wywiad zgadza się na to, dlatego to jest pseudonim, ponieważ musiał dostać zgodę naturalnie swojego szefostwa, żeby móc wydawać te książki. No i wydaje tę książkę, która staje się absolutnym hitem. Absolutnym hitem, wielkim, wielkim bestsellerem. No i właściwie to jest tak, prawda, na dobrą sprawę początek tej wielkiej kariery pisarskiej, bo kolejne powieści naturalnie wychodziły przez lata. No ale ta niezmiennie wydaje się być takim numerem jeden. No na pewno, jeżeli chodzi, możemy dyskutować pewnie. Każdy ma swoje gusta naturalnie, no ale chyba pozostaje najważniejszym dziełem.
czona lekarę, prawda? Chyba tak. Tutaj trudno mi jest powiedzieć, która z jego powieści jest moją ulubioną. Wybrałam A tę, czy ty przeczytałaś więc wszystkie? nie. Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. On ma w swoim dorobku też kilka książek, które no, nie dotyczą, powiedzmy, szpiegostwa czy działalności służb specjalnych, aczkolwiek no, zahaczają oczywiście o tę wielką politykę. To jest na przykład Wierny Ogrodnik czy Pieśń Misji. Także on no, całej swojej twórczości nie koncentruje tylko i wyłącznie na tym temacie. Muszę powiedzieć, że no, oprócz tej książki niewątpliwie Mała Dobożka też jest bardzo fajną książką. Zresztą niedawno też powstał serial całkiem niezły na bazie tej książki. Ja czytając jego książki zawsze zastanawiam się, ile w tych książkach jest takiego prawdziwego warsztatu szpiega. Bo z jednej strony ten jego życiorys w jakimś sensie uwiarygadnia to, o czym on pisze. Z drugiej strony myślę, że tacy ludzie jednak są zobowiązani utrzymywać tajemnicę, że i to, co czytamy, jest jednak fikcją. Widzisz, a to jest bardzo ciekawe, bo, no bo wiesz, ty nie jesteś jedyną osobą, która się nad tym zastanawia. Aha. I wydaje mi się, że to jest też jeden z większych powodów w ogóle tego sukcesu. Oprócz tego, że to jest po prostu znakomicie napisana książka, to, że ludzie cały czas próbują rozkminić, czy tak było? Czy tak było? Czy on w czymś brał takim udział? Mm-hmm. Czy rzeczywiście to tak działa? Czy nie działa? Czy to jest zmyślone? Na ile? Czy pozwoliliby, czy nie pozwolili? Nie? Tak. Że jest coś takiego, że w tym naszym zastanawianiu się samym nad tym, ile tu jest prawdy, ile to jest, tak. ile on przeniósł tak. ze swojego doświadczenia, czy rzeczywiście z roboty do tej książki, jest właśnie prawdziwe, a ile nie? Nie? Że to jest taka trochę siła też tego. Tak, zdecydowanie. Nawet rodzaj ekscytacji. Nawet rodzaj ekscytacji, taki dodatkowy dreszczyk, czy tak mogło rzeczywiście być. Oni robią naprawdę takie rzeczy, tak? Do czego są się w stanie posunąć, tak? Bo o tym trochę też jest ta książka. No właśnie, bo to jest też niezwykle ciekawe, biorąc pod uwagę Jamesa Bonda, bo ten James Bond, chciałbym, żeby się na chwilę tutaj pojawił, bo... Bardzo dobrze. Bo to jest zupełnie coś innego, prawda? Ależ zresztą, absolutnie. To jest, myślę, że to też było dla pewnie jakiejś dużej części osób, no wtedy, szczególnie pewnie kiedy ta książka wychodziła, no bo pewnie nie dzisiaj, szokujące w jakimś sensie. To znaczy, mamy tę figurę Jamesa Bonda, jego przystojnego pana, co pije celebryty. Celebryty i te drogie samochody, rezydencje tak w tym garniturze i tak dalej. No i oczywiście, jak wiadomo, kto wygrywa zawsze, no wygrywa James Bond. Czyli krótko mówiąc, wygrywa to dobro, on z tym złem walczy. A tutaj mamy książkę, w której w ogóle dobro nie wygrywa i nie będziemy zdradzać, nie będziemy opowiadać. Możemy. Powiedzmy trochę o bohaterze za chwilę, głównym odrobinę, ale mam wielki problem z mówieniem o tej książce w tym sensie, że tutaj nie wiadomo co powiedzieć, żeby nie zespoilerować, ale kończąc wątek, że Le Carré mówi, to wcale nie tak wygląda, jak wymyślicie, jak popkultura przy pomocy Jamesa Bonda wam tutaj naświetla, nie że bardzo często ludzi. Wygrywa zło, tak. bardzo często ci, za których byśmy trzymali kciuki, umierają i że nie ma dobrej i w ogóle złej strony w świecie takiego polityki, szpiegostwa i tak dalej, bo wszyscy bez względu na to, czy są z której strony wtedy muru, prawda, zimnowojennego podziału, że oni są tak samo perfidni, robią tak samo straszne rzeczy, takie same świństwa, bo chodzi tylko i wyłącznie, tylko chodzi o efekt, nie? Więc w tym sensie to też jest taka przełomowa książka, to prawda? To prawda i w tym sensie to jest taki noir, prawda? Nie ma dobra i zła, wszyscy są po trosze źli i we wszystkich jest jakiś pierwiastek dobra, więc no w tym myślę, że to też jest siłą tej książki, że bez takiego lukru, bez tej celebryckości, no nie mamy tutaj nadludzi. Zresztą sam główny bohater w rozmowie z główną bohaterką, bibliotekarką, Limas, a Liz Gold to jest bohaterka, taka jedyna bardziej wyrazista kobieca postać w tej książce. I on sam no, w bardzo brutalny sposób charakteryzuje to środowisko, określąc no, jednak obraz takich szumowin ludzkich, można powiedzieć. Tak więc to jest rzeczywiście też taka w pewien sposób zaskakująca, ale myślę, że pewnie dość prawdziwa konstatacja. Ja też jestem bliższy poczuciu, że to, co jest tutaj opisane, jest bliższe rzeczywistości, tak. aniżeli to, co nam oczywiście serwuje
najsłynniejszy agent na świecie. Ale właściwie, co my możemy powiedzieć tak na, lekko na zachętę jeszcze, jeżeli chodzi o tę treść? Bo nie powiedzieliśmy o tej treści, bo właściwie mamy naszą główną postać. I on jest właściwie agentem brytyjskiego wywiadu, prawda, który działa, no właśnie, w tym sensie podobne to jest do właśnie do samego autora, który działa najpierw w Niemczech, powiedzmy, działa na granicy światów niemieckich, komunistycznych Niemiec i tych kapitalistycznych Niemiec. No i właściwie, co my więcej możemy powiedzieć, bo jak zaczniemy teraz mówić, że on zostaje wysłany, to bo powiemy po coś, całą książkę. Powiemy całą książkę. My właściwie nic więcej nie możemy powiedzieć i to, wiesz, wydaje mi się też no właśnie tą niesamowitą wartością tego, dlaczego ta książka jest taka dobra, bo nie wiadomo, co o niej powiedzieć, gdyby chcieć powiedzieć komuś, słuchaj, powiedz mi, mówisz, że taka świetna książka, a o czym to, w dwóch zdaniach powiedz mi, o czym to jest? To co byś powiedziała wtedy? No, rywalizacja dwóch stron żelaznej kurtyny, tak? No to za ogólnie. Za ogólnie. Nie zachęcasz mnie. Ja bym powiedziała, że tę książkę warto przeczytać po pierwsze dlatego, że właśnie przedstawia te zimnowojenne okoliczności walki wywiadów na terenie Niemiec, co już samo w sobie jest ciekawe. No, Niemcy ostatecznie są naszym najbliższym sąsiadem. Ja też mam wrażenie, że Polacy nie do końca zdają sobie z tego sprawę, jak surowy był reżim panujący w NRD, bo ponieważ to był kraj najbliższy Zachodowi, w związku z czym tam były pełne sklepy i taka fasadowo panował relatywny dobrobyt, natomiast no, jakby żelazny uścisk tego reżimu był bardzo, bardzo duży. No kilka milionów Niemców przecież w ogóle było zarejestrowanych jako donosiciele Stasi, tak, prawda? Jest, tak jest. Także to samo w sobie jest ciekawe. Oczywiście czytelnik się tego z tej książki nie dowie. Natomiast mnie, no jestem politologiem wykształcenia, więc mnie wszelkie tego typu książki, których akcja jest osadzona na terenie właśnie Niemiec, zwłaszcza tych komunistycznych Niemiec, mnie to bardzo interesuje. Siłą tej książki jest również to, że intryga jest wielopiętrowa i pomimo tego, że to jest stosunkowo krótka książka i odarta z jakichś takich ozdobników, sam język jest w sumie dość oszczędny, chociaż obrazowy, zaskoczenie czytelnika na sam koniec jest po prostu ogromne, więc to jest świetnie skonstruowana intryga szpiegowska. Za każdym razem, kiedy człowiek myśli, że już wie, o co chodzi, to nie wie. Tak. Okazuje się, że jest po prostu przewrotka. Tak, tak, także myślę, że to jest też zaletą tej książki. Co by jeszcze można powiedzieć na zachętę? Można dodać, że tu jest idealny obraz, jak pracownicy tych tajnych służb wykańczają się nawzajem, nie tylko walcząc z przeciwnikiem, tym realnym przeciwnikiem, ale również wewnątrz własnych organizacji. To jest też bardzo ciekawe. Tak, to prawda. No, bardzo dużo tutaj jest ciekawych, rozmaitych wątków, no ale właśnie problem z mówieniem o tym bez zdradzania to jest wyzwanie. Ale no, mam nadzieję, że zachęciliśmy osoby, które nie znają tej książki, do tego, żeby po nią sięgnąć. Ta książka naturalnie czeka na Państwa w Bibliotece Raczyńskich. Jest do wypożyczenia. Ja mam akurat wydanie, słuchaj, to jest Sonia Draga w przekładzie Jana Kraśko. Tak, ja też. Ja też mam co prawda starsze wydanie Świata Książki. To jest z mojej domowej biblioteczki. I też przekład Jana Kraśki uważam bardzo udany. Le Carré nie zawsze miał szczęście do tłumaczy. Pamiętam książkę Chyba szpieg doskonały. Tamten przekład nie chciałabym jakoś wartościować i twierdzić, że był zły, ale nie czytało się dobrze. Natomiast tu jest rzeczywiście świetny, bo taka książka musi być idealnie przełożona. To ja ci powiem na koniec, zdradzę taką rzecz, że ja nie jestem wielkim fanem tego gatunku. Wiedziałam o tym. To było jak wybierałam tę książkę, to o tym wiedziałam, tak? I naprawdę nie jestem, nie czytam praktycznie, ja przeczytam może pięć tego typu książek w swoim całym życiu, czytam ich naprawdę bardzo, bardzo dużo.
No i muszę ci powiedzieć, że to się świetnie To czytało. się cieszę Więc bardzo. nie wiem, czy to będzie, czy to, Nie czy teraz będzie nie wepchnęłaś mnie po prostu początek pięknej w ramiona. przyjaźni. No właśnie. Początek pięknej przyjaźni z kryminałem. Słuchaj, może będziemy się częściej wymieniać tymi książkami, ale Aj. tak, muszę to przyznać rzeczywiście, że not my cup of tea, ale to naprawdę się To czyta. się To, bardzo to cieszę, czyta że nie świetnie. sprawiłam ci czytelniczego bólu. Natomiast nie ukrywam, że ja chciałam zwrócić też uwagę na to, że czytanie jest po prostu świetną rozrywką. Niemal nie mającą sobie równych. Tak uważam, szczerze tak uważam. I myślę, że w mojej pracy, w pracy bibliotekarzy, bibliotek, warto to podkreślać, bo czytanie jako proces, jak wiadomo, jest wbrew pozorom dość skomplikowaną czynnością dla naszego mózgu. Mówi o tym wielu badaczy, neurolodzy na ten temat się również wypowiadają, że to wcale nie jest takie proste. Więc warto akcentować to, że to jest świetna rozrywka, bo to może zachęcić tych, którzy z tym czytaniem mają jakąś trudność, dla których to jest zbyt wielki wysiłek. Bardzo się cieszę, że to mówisz i chciałbym się powiedzieć, że ściągamy książkę z koturnu, gdyby książka na koturnie była, no, nie jest na niej, ale chodzi rzeczywiście o to, że trochę od tego zaczęliśmy, czy mówiliśmy przy okazji badań Biblioteki Narodowej, prawda, że no właśnie też jest taki snobizm, który bardzo dobry, zdrowy, taki snobizm popieram, ale który towarzyszy gdzieś czytaniu. Tak. I że myślę, że jakiejś części osób właśnie może się kojarzyć czy z jakąś nudą, czy właśnie z czymś jakimś niekoniecznie w ogóle albo fascynującym lęk, czy rozrywkowym, albo albo lęk lęk. przed zbyt niskimi kompetencjami, a to niekoniecznie musi być prawda. Jest tak szeroki wachlarz różnego typu literatury, że naprawdę śmiem twierdzić, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Absolutnie jestem o tym przekonana. A poza tym ostatnio też czytałam, przeczytałam gdzieś takie zdanie, że dzięki takim pisarzom jak Le Carré, no nie wiem, Graham Greene, Ken Follett, Frederick Forsyth, ale też Karol May, Alfred Szklarski, Zbigniew Nienacki, od takich książek bardzo często zaczyna się miłość do czytania, tak? Bo to są książki, które dają rodzaj przyjemności. I jest to tak pozytywne skojarzenie, że ten nawyk czytania zostaje na całe życie. Nie wiem, czy to prawda, nie wiem, czy w 100% się zgodzę, ale myślę, że to jest cenny trop. Zachęcamy w każdym razie do sprawdzenia tego, czy to się zgadza. Z przejmującego zimna John le Carré to jest bohaterka książkowa naszego spotkania. Bardzo ci dziękuję za to wytrącenie mnie z moich nawyków czytelniczych, gatunkowych, ze strefy komfortu i skierowanie mnie w stronę tej literatury, bo to rzeczywiście była bardzo fajna przygoda. I dziękuję ci bardzo za tę rozmowę i zapraszamy ja naturalnie dziękuję. Do Biblioteki Tak, Raczyńskich oczywiście. Nieustająco. Tak jest. Katarzyna Kamińska, dyrektorka Biblioteki Raczyńskiej, była moim Państwa gościem i mówimy tymczasem do zobaczenia.